Dzień dobry, zapraszam na kolejną prognozę tygodniową. Tym razem w zasadzie też obejmiemy troszeczkę dwa tygodnie, ponieważ od razu w poniedziałek mamy Nów. Nadal tydzień będzie pod wpływem znaku Skorpiona, gdzie mamy Słońce z Marsem cały czas dążące do koniunkcji, a oprócz tego jeszcze mamy Ceres i właśnie Nów, czyli do tego całego towarzystwa. Na tą koniunkcję, która się cały czas tworzy Słońca z Marsem, dochodzi nam Księżyc, a całe towarzystwo jeszcze dodatkowo jest poddane opozycji Urana. No właśnie to oznacza, że dalej będzie dość wybuchowo. Niemniej jednak fakt, że Mars i Słońce i Księżyc razem z Nowiem właśnie są w skorpionie, który z kolei rządzony jest przez Plutona, który z kolei znajduje się nadal w koziorożcu. Oznacza, że te wielkie emocje, wybuchy i takie no dość gwałtowne zachowania, one będą w pewnym sensie tłumione przez ten, tego Plutona w koziorożcu, dlatego, że Pluton już, Pluton już ruszył pełną parą. Do przodu jest y, jakby bardziej aktywny. Hmm. Niemniej jednak, mimo że on będzie to hamował, to osoby, które y, są wybitnie podatne na takie impulsy silne, emocjonalne i które już mają w sobie nagromadzony duży, taki bardzo ładunek frustracji, mogą wybuchnąć mimo wszystko, y, i dalej takie wydarzenia y, będą miały miejsce. Niemniej jednak tacy z nas, którzy są bardziej podatni na zasady, porządek, no to troszeczkę bardziej się temu podporządkują. Poza takimi jednostkowymi wybuchami możliwe są też takie bardziej grupowe dążenia wolnościowe. I nie mówimy tylko o Polsce, generalnie to dotyczy ludzi generalnie, ogólnie na świecie. Tak? To, to są takie wpływy, które jakoś powodują takie ogólne nastroje, tak? bo jak mówiłam zawsze, każdy z nas ma swoją mapę, jaką jest kosmogram urodzeniowy. I to jest na jej podstawie budujemy nasze prywatne prognozy. Niemniej jednak, mało kto z nas może powiedzieć, że zupełnie nie dotyczą go wydarzenia mające miejsce nie tylko u sąsiada za płotem. Tak? To czasami denerwujemy się, kiedy wiemy, że wojna jest. Na przykład wojna, tak, jest daleko stąd, ale już zastanawiamy się, jaki to będzie miało wpływ na nas. Martwimy się przelatującą niedaleko kometą, czyli czymś, co jest jeszcze dalej niż na innym końcu kon kontynentu, planety naszej. Więc takie wydarzenia generalne, ogólne też na nas wpływają. A tutaj mówimy o takich wpływach emocjonalnych, które, których często nie jesteśmy w pełni świadomi i tacy chodzimy często na nabuzowani, to się tak mówi, tak, że no, no coś mnie denerwuje, coś, coś, coś potrzebuję y, zrobić, żeby t, t, to napięcie y, rozluźnić. I to będzie taki czas, kiedy tego napięcia będzie bardzo dużo. I tak naprawdę całe te dwa tygodnie y, będą pod wpływem takich, takich tarć wewnętrznych i nie tylko. Y, a poniedziałek no to będzie takie preludium. Jeśli chodzi o sam poniedziałek, y, rano y, Merkury z, y, stworzy kwadraturę z Lilis. co spowoduje, że w naszych konwersacjach będzie sporo tematyki seksualnej, niemniej jednak nie będą to rozmowy romantyczne, tylko takie bardziej lubieżne, a tematy kobiet nie będą omawiane w sposób pokojowy, raczej nerwowo i nic dobrego z tych rozmów raczej w poniedziałek rano nie będzie, no, niemniej jednak nie jest to tranzyt jakoś długotrwały. Potem jeszcze po południu Ceres utworzy trygon z Neptunem, co spowoduje, że odczujemy potrzebę jakiegoś współczucia, konstruktywnej pomocy. Nasza uwaga, uwaga zostanie zwrócona na osoby słabsze i potrzebujące, a ci z nas, którzy mają takie inklinacje, coś dla takich ludzi zrobią. Jeśli chodzi o wtorek, 14 listopada, no to nie, nie ma tam żadnych spektakularnych aspektów ani też i spokojnych, po prostu nic się nie dzieje. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że księżyc wejdzie w znak strzelca, co ogólnie powinno nam poprawić nas. W środę, 15 listopada, mamy jeden taki przyjemny aspekt: sekstyl Merkurego z Wenus koło południa. No więc nasze rozmowy powinny być dość przyjemne, komunikacja w miarę sprawna i sprawiająca nam y, przyjemność. Czwartek, 16 listopada, nadal bez specjalnych aspektów, y, księżyc wejdzie w znak koziorożca, y, co ochłodzi nieco nasze uczucia, ale też spowoduje, że mniej będzie dramatów emocjonalnych, co akurat przyda nam się w tym tygodniu. W piątek, 17 listopada, mamy dwa trygony do Neptuna. Rano utworzy go Mars, a po południu Słońce. To takie aspekty sprzyjające zwróceniu uwagi na, uwagi na drugiego człowieka, takiej bardziej aktywnej zaangażowaniu się w sprawy drugiego człowieka. Może pomóc komuś, może pomóc jakiejś organizacji. Generalnie zainteresowanie się taką wspólnotą bardziej duchową, ale nie tylko w wymiarze duchowym, tak? Zrobienie coś praktycznego dla wspólnoty duchowej. Kolejna kulminacja w tym tygodniu przypada w sobotę, 18 listopada, kiedy to dojdzie do tak już długo przeze mnie obiecywanej koniunkcji Marsa ze Słońcem. Będzie to rano, no niemniej jednak wpływ odczuwamy już teraz poniekąd i będziemy jeszcze parę dni później, ale ta, ta kulminacja będzie właśnie w sobotę rano. Tego dnia powrócą tematy, które pojawiły się w poniedziałek. One tak jakby wypłyną. To, czego tam jakby nie wiedzieliśmy, co gdzieś było ukryte, działo się poza sceną, teraz pojawi się jawnie jeśli chodzi o takie życie prywatne no to mogą być naprawdę solidne awantury czasami nawet niebezpieczne tak samo może dojść do jakichś ekscesów w życiu publicznym i znowu nie mówimy tylko o Polsce, ale też no pozytywne tutaj jest to, że takie wydarzenia są konieczne dla takiej oczyszczenia od, od atmosfery dokładnie tak jak burza w bardzo upalny dzień no i niedziela 19 listopada to będzie spokojny dzień, kiedy nie ma żadnych specjalnych aspektów, nawet Księżyc nie zmienia znaku Zodiaku. No więc taki dzień, który nam się przyda akurat, żeby się pozbierać po tych wszystkich wybuchowych wydarzeniach całego tygodnia. I jeśli chodzi o planety wolne, których wpływ yy, sięga nawet kilku lat, no to nie będziemy teraz przy okazji tygodniowej prognozy ich poruszać, bądź żadna nie wykonuje jakiegoś gwałtownego ruchu, więc nie ma o czym wspominać. Jeśli chodzi o wpływ na konkretne horoskopy, zapraszam na stronę. Horoskopy bieżące. Tam wiele osób znajdzie coś ciekawego dla siebie. Link w komentarzu. No i teraz bardziej indywidualnie, tak? Znowu wracamy do osób, które w tym tygodniu będą miały urodziny. E, oczywiście to jak zawsze jest ten dzień, kiedy Słońce e, odwiedza Wasze Słońce Urodzeniowe. Tym razem zrobi to w towarzystwie Marsa i dlatego szczególnie ci, którzy świętować będą w poniedziałek i w sobotę, e, niekoniecznie będą akurat szczęśliwi. E, no, dotyczy to tych, których e, w kosmogramach urodzeniowych jest negatywny aspekt między Słońcem a Marsem, względnie między e, Słońcem a Plutonem. No, ci muszą uważać naprawdę na siebie, na to, żeby nie stała im się jakaś krzywda. Natomiast z kolei ci, którzy mają pozytywny aspekt między tymi ciałami, mogą naprawdę wiele osiągnąć w te dni i to mogą być takie osiągnięcia, które będą miały znaczenie przynajmniej na kilka lat, jeżeli nie na całe życie. Jeśli chodzi o osoby urodzone około 180 dni temu, no bo to nie jest tak do końca pół roku, ważne są właśnie te dni, żeby to słońce było mniej więcej w tym samym miejscu, tylko po drugiej stronie zodiaku, w znaku byka, ale nie mówimy tutaj o całym znaku. Więc te osoby, które 180 dni temu obchodziły urodziny, punkt za 180 dni obchodzić je będą, one odczują teraz wzrost frustracji, nerwowość, chęć uwolnienia się od, spod czyjegoś wpływu, tak psychicznego jak fizycznego. I one będą też szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju urazy natury fizycznej, podobnie jak osoby urodzone 90 dni temu albo za 90 dni od teraz tam czyli to są osoby urodzone w tym okresie w znaku lwa i wodnika oni odczują większą chęć agresji nawet brutalności dlatego kiedy taką nerwowość odczujecie trzeba pomyśleć jak tą energię zutylizować w taki sposób żeby nikomu ani też sobie krzywdy nie uczynić Osoby, których urodziny były 120 dni temu albo za 120 dni będą, czyli znaku raka i ryb urodzone w tym okresie, albo te, których urodziny były 60 dni temu albo za 60 dni będą, czyli w znaku panny i koziorożca, zaliczą ten okres dla, do bardzo udanych, a szczególnie wiedząc o tym, że mają naprawdę duże wsparcie energetyczne, Siłę, wiarę w siebie powinniście też mieć. Jeżeli obawialiście się, że nie możecie czegoś zrobić, że nie dacie sobie z tym rady, to jest ten czas, kiedy właśnie dacie sobie radę. Dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i subskrybowania kanału. Do widzenia.